piątek Federacja Cloud MMA opublikowała kolejne zestawienie na październikową i jednocześnie drugą edycję gali, która odbędzie się w Płocku. W starciu reklamowanym jako pojedynek najmłodszych zawodników w historii Freak Fightów zmierzą się Tony Chaplin oraz Gawronek. Tony jest oczywiście bratem współwłaścicielki i jednocześnie medialnej włodarz organizacji, czyli Lexi Chaplin, który mimo zaledwie 17 lat na karku z racji wsparcia starszej siostry uzbierał już na swoim Instagramie ponad 140 tysięcy obserwujących. Marcel Gawronek Gawroński jest z kolei 16-latkiem, który swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim działalności na TikToku, na którym zebrał jak do tej pory niespełna 600 tysięcy obserwujących. Z racji tego, że obaj zawodnicy są niepełnoletni, ich trzyrundowy pojedynek odbędzie się na specjalnych zasadach semi-pro, co oznacza, że panowie zawalczą w kaskach, ochraniaczach na piszczele oraz w dużych rękawicach. Starcie młodocianych influencerów wzbudziło spore kontrowersje i większość widzów mało przychylnie odebrała to zestawienie, twierdząc przede wszystkim, że wpuszczanie małoletnich osób do świata Freak Fightów oraz tym samym promowanie walk tak naprawdę jeszcze dzieci jest przesadą. O ile samo starcie w oktagonie osób z tej grupy wiekowej nie jest niczym zaskakującym czy też nowym, gdyż wielu niepełnoletnich zawodników trenuje sporty walki i startuje w zawodach na takich samych zasadach, o tyle sam udział w tym uniwersum nierzadko pełnym patologii, wulgaryzmu i nienawiści może odcisnąć piętno na tak młodych osobach w złym tego słowa znaczeniu. Niedługo po ogłoszeniu tego zestawienia Tony udzielił wywiadu na kanale Antyfakty. Spytany o kulisy decyzji o wejściu do oktagonu, młody Chaplin przyznał po prostu, że siostra spytała go, czy chciałby zawalczyć, na co on odpowiedział twierdząco. Moja przygoda zaczęła się tak, w LA Lexi mnie zapytała, czy bym chciał zawalczyć, no ja powiedziałem, że chcę, nie? Długo się nie zastanawiałeś, co? Nie. W dalszej części rozmowy nowy nabytek Cloud MMA zaznaczył, że jest pozytywnie nastawiony do tego wyzwania i nie boi się samej walki. Ogólnie mówiąc szczerze, to ja się czuję zajebiście, nie? Tam jakiegoś wielkiego stresu nie ma, ani się jakoś nie boję, więc mi się wydaje, że będzie dobrze. Czy nie boisz się wejść do oktagonu, bić się, krew się poleje? Nie, ja już tam jakieś tam potyczki miałem w szkole, więc... Tony przyznał też, że ma już pewne doświadczenie w sztukach walki, gdyż zanim rozpoczął przygotowania do starcia z Gawronkiem, przez pół roku trenował kickboxing. Tony Chaplin to nie jedyny nowo ogłoszony freakowy zawodnik, który dostanie szansę sprawdzenia się w klatce dzięki rodzinnym koneksjom. W sobotę Federacja Prime MMA ogłosiła na swoim Instagramie, że jej szeregi zasilił Maciek Wiewiórka, czyli ojciec Maxa, posiadacza dwóch pasów Federacji Fame. Pan Maciej dał się poznać obserwatorom świata Freak Fightów m.in. przy okazji telefonu do studia Fame'u podczas face to face'a swojego syna oraz Arka Tańculi, kiedy dość humorystycznie, ale i dosadnie skonfrontował się z Arojem odnośnie ich kontaktu na afterze po jednej z gal, a także dzięki licznym wywiadom udzielonym przy okazji tego wydarzenia, podczas których pokazał, że jest dość barwną postacią, która ma smykałkę do tak zwanego poddymiania i zachowuje się bardzo podobnie do swojego syna. Podczas wspomnianych wywiadów Wiewiór senior nie gryzł się w język i zaczepiał innych zawodników, takich jak Amadeusz Ferrari czy Daro Lew. Można się z nich było także dowiedzieć, że pomagał Maxowi w wymyślaniu tekstów na różne trailery i zapowiedzi walk. Zaledwie dzień później Prime ogłosiło, że rywalem starego Wiewióra na 6 edycji ich gali będzie nikt inny jak Jacek Murański. Jest to o tyle zaskakujące, że w kuluarach od dłuższego czasu mówiło się o tym, że stary Muran zawalczy z aktorem i freakowym zawodnikiem Tomaszem Oświecińskim. Popularny strachu jest zresztą od jakiegoś czasu widywany na salce treningowej, w związku z czym możliwe, że znaleziono mu innego rywala lub zawalczy z panem Jackiem w nieco dalszej przyszłości. Co ciekawe, sam Muran w odpowiedzi na jeden z komentarzy pod postem ogłaszającym zestawienie napisał, że on sam jest rozczarowany tym, iż nie zawalczy właśnie z aktorem znanym z filmów Patryka Wegi. Panowie zawalczą ze sobą w co-main evencie toruńskiej gali, a faworytem starcia mimo niechlubnego rekordu 0-4 wydaje się być siłą rzeczy pan Jacek. Ojciec Wiewióra w wywiadzie dla MMA Bądź na bieżąco oznajmił, że poznał się ze swoim rywalem na backstage'u przy okazji jednej z gal i nie ma do niego prywatnie żadnej złej krwi, choć irytują i nie podobają mu się niektóre z jego zachowań prezentowanych w mediach. Co więcej, stary Wiewiór zapowiedział, że z przytupem zadebiutuje w oktagonie i jednocześnie dość lekceważąco wypowiedział się o rywalu. Jacek mnie irytuje, jeżeli chodzi o postawy życiowe i inne rzeczy, jak rozwiązuje to, ale z drugiej strony jest na tyle charyzmatyczny, wierzę w jego wartościowość, którą głoszące jego ideały, Bóg, honor, ojczyzna. Ja to szanuję, ale nie widzę tego w życiu. To jest dobra okazja, żeby po prostu zweryfikować i być może w jakiś tam sposób udowodnić, że Jacek jest tą dobrą postacią. No ale trzeba mu wpierdolić, bo inaczej tego nie zrobimy. Wchodzę na pełnej kurwie, walczę z... No na przeciwkę, na szczęście dali mi słabego rywala. Może docelowo trzeba wyjaśnić tego lwa, bo jest po prostu irytujący gość. W poprzednim odcinku informowaliśmy o tym, iż niewykluczone, że w przyszłości dojdzie do bokserskiego pojedynku Mameda Khalidova. W gronie potencjalnych rywali legendy polskiego MMA wymieniany jest Tomasz Adamek, a więc jeden z najbardziej, o ile nie najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy
piłkarzy zawodowych w historii. Powodem coraz głośniejszych plotek w tej materii jest fakt, że sam Mamed opublikował na swoim Instagramie nagranie, na którym nie ukrywa, że chciałby spróbować swoich sił w tej formule, a widzowie od razu zaczęli go zestawiać właśnie z popularnym góralem, o którym jest obecnie dość głośno w kontekście potencjalnego występu we Frikach. W sobotę na YouTube'owym kanale Koloseum ukazał się wywiad z Adamkiem, który pierwszy raz krótko odniósł się do wspomnianych pogłosek. Pięściarz przyznał, że powodzenie takiego pomysłu jest zależne przede wszystkim od dogadania warunków finansowych. Dodał też, że jest w treningu oraz formie i tak czy siak zamierza stoczyć jeszcze minimum jeden pięściarski pojedynek i jeśli uda mu się wraz z reprezentującym go Mateuszem Borkiem dogadać szczegóły starcia na swoich zasadach, to nie widzi on przeciwwskazań do stoczenia takiej walki. Nie wiem, czy możesz w ogóle powiedzieć, czy coś jest na rzeczy, ale czy ty byś chciał takiej walki? No jeżeli się będzie zgadzać, wiadomo, że walczymy przecież, to jest moja praca. Jeżeli będzie wszystko podogrywane, to ja mogę walczyć. No oczywiście w formule boksu. Na pewno zawalczymy, a czy ta walka dojdzie do skutku, no to musimy poczekać. Z Mateuszem Borkiem rozmawiałem nawet dzisiaj. Czekamy na jakieś informacje. No tutaj nie mogę nic powiedzieć do przodu, no bo sam nie wiem. Adamek nadmienił też, że interesuje go tylko i wyłącznie pojedynek pięściarski w standardowych rękawicach i jeśli te warunki zostaną spełnione, to nie ma dla niego znaczenia, jaka federacja podejmie się zorganizowania starcia. W niedzielę na kanale Antyfakty ukazał się wywiad ze współwłaścicielem federacji KSW Martinem Lewandowskim, nagrany tuż po ostatniej gali KSW 86 we Wrocławiu. Poza omawianiem przebiegu wydarzenia poruszony został też wątek zacierania się granic pomiędzy KSW a federacjami frikowymi, które coraz częściej znajdują na kartach walk podczas swoich eventów miejsce dla profesjonalnych zawodników oraz organizują swoje gale z coraz większą częstotliwością. Lewandowski bardzo kąśliwie wypowiedział się na temat poczynań federacji Fame i dodał, że do czasu, aż nie postawi ona w 100% na sport, nie będzie można określać jej mianem konkurencji dla KSW. Ja to niestety już powtórzę po raz kolejny, ale Fake MMA jest konkurencją dla Tańca z Gwiazdami, a nie dla federacji KSW. Łukasz Ekiert postanowił kontynuować wątek i spytał Lewandowskiego, czy w jego opinii freakfighty nie przyczyniły się do promocji sportów walki wśród młodzieży. Jeden z dwóch właścicieli federacji KSW nie zamierzał jednak zmieniać swojej narracji i po raz kolejny krytycznie wypowiedział się na temat tego uniwersum. Freakfighty w Polsce nie mają dobrego wpływu na młodzież, która no, widać, że coraz częściej zaczyna chodzić na sale treningowe? Bardzo zły mają wpływ. Czyli tu nie ma pozytywów żadnych? Żadnych. Dla mnie, jeżeli przebieraniec udaje zawodnika, jest to wszystko wymuszone, napompowane i ludzie to kupują jako tą ściemę i jeszcze za to płacą, nie widzę tu żadnych pozytywów. W niedzielę na kanale Goniec Sport ukazał się obszerny wywiad z Robertem Pasutem, czyli najbliższym rywalem Filipa Zabielskiego na gali Fame Friday Arena 2. Podczas rozmowy Sutonator zdecydował się na dość szczere wyznanie. Spytany o to, na co wydaje pieniądze zarobione w świecie freakfightów, przyznał, że w ostatnim czasie musiał on spłacać spore zadłużenie wobec bliskich mu osób. Pasut dodał, że sytuacja nie była łatwa, jego zaległości przekraczały wysokość honorarium za freakową walkę, w związku z czym przez głowę przeszły mu nawet myśli, by schować głowę w piasek i uniknąć spłaty długu, jednak udało mu się je zwalczyć i w cudzysłowie wyczyścić swoją finansową kartę. Na co wydajesz pieniądze z walk? Wiesz co, musiałem troszkę wyregulować zaległości. I długi spłacić. No, to już spłaciłem i to było wobec ludzi mi bliskich, więc dobrze, że to zrobiłem. Zachowałem się w porządku, nie uciekłem przed problemami. No jestem z siebie mega dumny, że to się udało. Bo miałem taką pierwszą myśl, uciekaj, nie? Nie oddawaj tych pieniędzy, nie dasz rady, nie? Serio? Stara, jak wisi nad tobą taka duża sumka, taka większa co za walkę i musisz to oddać i nie wiesz jak, to masz takie myśli, że a może tego nie oddawać. Rano wstajesz i myślisz o tych pieniądzach. Kładziesz się, myślisz o tych pieniądzach. Non-stop myślisz. I myślisz, coś ty kurwa zrobił za głupoty, że masz taki problem. Nowe fakty w sprawie afery ze stół. Jak traktowani byli pracownicy ekipy oraz czy Krzysztof Stanowski odszedł z kanału sportowego? O tym dowiesz się w zaprzyjaźnionym kanale InfluNews. Kliknij w odnośnik na ekranie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.